Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga, dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, włącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Waldemar Migoń, reprezentujący salon Cortesy Chevrolet, serdecznie zaprasza do zakupu nowych i używanych samochodów. Możliwość leasowania każdej innej marki samochodu. Bardzo korzystne warunki finansowania. Telefon 905 301 72 73. Z przyjemnością informujemy Państwa, że w czerwcu w Konsulacie Generalnym Polski w Toronto odbyła się promocja książki naszego kolegi redakcyjnego Edwarda Zymana zatytułowanej Mosty z papieru o życiu literackim, sytuacji pisarza i jego dziele na obczyźnie. Ten ważny tom jest jubileuszową, setną pozycją Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie, powstałego w 1978 roku z inicjatywy pisarzy i artystów emigracji żołnierskiej. Autor książki jest poetą, prozaikiem, krytykiem literackim, publicystą i wydawcą. Jego dorobek pisarski obejmuje 17 pozycji zwartych, zbiorów poezji, powieści, szkiców, tomów biograficznych, wspomnień i monografii. Jako redaktor opracował kilkadziesiąt książek, wiele z nich opatrując wstępami i posłowiami. Zadebiutował w końcu lat 70., wydając arkusz poetycki Dzień jak codzień. Następnie opublikował tomy Co za radość żyć oraz W czyim obcym domu i już będąc w Kanadzie Jak noc, jak sen, kim stwórca mądre te eseje pisze oraz Z podręcznego leksykonu. Następne lata przyniosły m.in. wywiad Rzekę z Jerzym Korej-Krzeczowskim, Widzieć dalej niż dziś, tom szkiców Metamorfozy głębin twoich, polonijny Parnas literacki, biografię Henryka Słabego Przeznaczenie jest wyborem, książkę o Fundacji Władysława Ineli Tużańskich Scalić oddalone, powieść dla młodzieży Ściana pełna jeżyków oraz bibliofilski tom wierszy Jasność. Edward Zyman podzieli się z Państwem swoimi refleksjami na temat roli słowa drukowanego w dokumentowaniu kulturalnego dorobku polskiej społeczności w Kanadzie oraz przybliży główne przesłanie wspomnianych mostów z papieru, a także jego wydawcy Polskiego Funduszu Wydawniczego. Dzień dobry Państwu. Znany historyk i krytyk literacki Jan Bilatowicz powiedział kiedyś przed laty, taka to już bowiem ironia ludzkiego losu, że do przyszłości i pamięci potomnych na tej ziemi prowadzą mosty nie ze stali i granitu, ale z papieru. Mówiąc to, miał na myśli nie tylko przekaz słowny, czyli literaturę, ale całokształt działań intelektualnych i artystycznych, który nazywamy kulturą, bo tylko kulturę, pomniki kultury materialnej, dzieła twórców możemy przekazać naszym następcom jako wartości najwyższej miary. Inny wybitny pisarz, Wacław Iwaniuk, który związany był z Toronto przez pół wieku, stwierdził w jednym z wierszy: gdyby nie było słów, wszystko byłoby bezimienne, a zatem zniknęłoby w społecznej niepamięci, zrywając to, co decyduje o naszej narodowej i historycznej tożsamości. Ciągłość tradycji. Dlatego niezbędne jest dokumentowanie tego, co w dorobku duchowym polskiej diaspory jest ważne, istotne, decydujące o naszej osobności i oryginalności, a co równocześnie świadczy o naszym wkładzie w ogólny dorobek narodowego dziedzictwa. Kanada jest krajem wyjątkowo bogatym w polskie talenty artystyczne, literackie, plastyczne, aktorskie, muzyczne, a także naukowe. To tutaj działali w przeszłości tak wybitni twórcy jak Zofia Bogdanowiczowa, Danuta Bieńkowska, wspomniany Wacław Iwaniuk, Mary Schneider, Eugeniusz Chruścicki, Rafał Malczewski, Jadwiga i Adam Tomaszewscy, Jerzy Giżycki, Bogdan Czajkowski, Henryk Dasko, Jerzy Kołacz. Wymieniłem zaledwie kilkanaście nazwisk, a przecież kroniki odnotowują ich znacznie więcej. Współczesna polska Kanada intelektualno-artystyczna to pisarze różnych generacji,
Jarosław Abramow-Newerli, Andrzej Busza, Florian Śmieja, Roman Chojnacki, Aleksander Rybczyński, Daniel Karpiński, Katarzyna Jaśkiewicz, Marek Kusiba, Roman Sabo czy Grażyna Zambrzycka. Koncentruje się głównie na pisarzach, ale działają wśród nas znakomici artyści, malarze i graficy, rzeźbiarze, muzycy, przedstawiciele świata aktorskiego, naukowcy. Polskie kulturalne Toronto to także Toronto Sinfonietta pod dyrekcją Macieja Jaśkiewicza, Salon Poezji, Muzyki i Teatru imienia Jerzego Pilitowskiego prowadzony od lat przez Marię Nowotarską, Polsko-Kanadyjski Instytut Badawczy, Fundacja Władysława Neli Tużańskich, Polski Instytut Naukowy czy Polski Fundusz Wydawniczy. Nie jest moim zamiarem w tym miejscu prezentowania pełnego potencjału kultury polskiej w Kanadzie. Wymieniłem pewne nazwiska i instytucje, by w tym kontekście powiedzieć kilka słów o roli dokumentu, który byłby w stanie przekazać to, co udało się polskiej diasporze w Kanadzie osiągnąć w sferze wartości duchowych i przekazać to naszym następnym pokoleniom. Dziś ta wiedza nie byłaby możliwa bez takich książek, jak wydany w 1985 roku przez Polski Fundusz Wydawniczy tom Ireny Chabrowskiej-Laczyc i Adama Tomaszewskiego Ze sceny i estrady, prezentujący fenomen literacko-kabaretowo-teatralny, jakim była w latach 50. ubiegłego wieku Smocza Jama, czy bogaty w sukcesy polski teatr w Toronto w latach 70., którego twórczynią była Irena Chabrowska-Laczyc. Wyjątkowo ważnym i bogatym źródłem wiedzy o kulturalnej przeszłości polskiej emigracji w Kanadzie jest również wydana przez Polsko-Kanadyjski Instytut Badawczy w 1995 roku książka Jadwigi Jurkszus-Tomaszewskiej Kronika 50 lat 1940-1990. Bez niej nie znalibyśmy dzisiaj nie tylko wielu wybitnych nazwisk, ale także licznych przedsięwzięć i inicjatyw w rodzaju wspomnianej Smoczej Jamy, Klubu Polskiego, Towarzystwa Przyjaciół Paryskiej Kultury, wielu znakomitych koncertów, spektakli teatralnych, spotkań literackich od Montrealu po Vancouver. W taki ciąg ważnych dokumentów wpisuje się opublikowana w 2008 roku przez Polski Fundusz Wydawniczy opracowana przeze mnie monografia Scalić oddalone, poświęcona Fundacji Władysława i Neli Tużańskich, w moim przekonaniu jednej z najważniejszych instytucji kulturalnych polskiej społeczności w Kanadzie. Instytucji, która sprawiła, że Toronto stało się stale obecne w dyskursie o polskiej kulturze współczesnej, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W podobny sposób odebrane zostały wśród krajowych badaczy literatury polskiej na obczyźnie Mosty z papieru, obszerny tom, w którym pisze o dorobku Polskiego Funduszu Wydawniczego, ale także o mechanizmach polskiego życia literackiego w Kanadzie i osobliwie o sytuacji polskiego pisarza i jego dzieła na obczyźnie. Książka ta ma dla mnie jako autora szczególne znaczenie. Jest bowiem nie tylko dokumentem, prezentacją ponad 100 książek wydanych przez Polski Fundusz Wydawniczy, kilkuset spotkań artystyczno-literackich, wystaw, publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych, znaczących imprez środowiskowych w rodzaju Tygodni Kultury i Literatury Polskiej, ale także hołdem złożonym twórcom i intelektualistom emigracji żołnierskiej. Dla Wacława Iwaniuka, Jadwigi i Adama Tomaszewskich, Stanisława Wcisły i grona ich przyjaciół słowo było, użyjmy określenia Cypriana Kamila Norwida, bronią ostatnią w zmaganiach o wolną, niepodległą Polskę i niezależną od politycznego dyktatu kulturę narodową. Ukazanie się Mostów z papieru nie zamyka działalności Polskiego Funduszu Wydawniczego. Wręcz przeciwnie, otwiera jego nowy rozdział. Tym bardziej interesujący, że od wielu lat, praktycznie od historycznej zmiany ustrojowej w Polsce, jaka nastąpiła w roku 1989, książki funduszu ukazują się w koedycji z wieloma znanymi oficynami wydawniczymi w kraju, m.in. z Czytelnikiem, Znakiem, Stowarzyszeniem Literacko-Artystycznym Fraza, Wydawnictwem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich. Kontynuując wysiłki pisarzy emigracji wojennej, zrealizowaliśmy ich główny postulat i najskrytsze marzenie. Książki polskich autorów emigracyjnych docierają bez przeszkód do czytelnika krajowego. Są trwałą częścią polskiej literatury współczesnej. Wszystkim Państwu zainteresowanym działalnością Polskiego Funduszu Wydawniczego chciałbym polecić naszą stronę internetową, gdzie znajdą Państwo pełną informację o historii funduszu, jego działalności wydawniczej, najnowszych książkach, a także zapowiedziach, które ukażą się w najbliższym czasie. Dziękuję Państwu za uwagę.